słuchajcie, zrobiło się niebezpiecznie. Jak widzicie, pada grad i wali dość mocno, więc zdecydowaliśmy się przerwać wyprawę. Moi drodzy, wygląda na to, że burza chyba już sobie idzie w cholerę. Niebo się zachmurzyło, zrobiło się chłodniej, pada deszcz, ale nie ma źle. Słuchajcie, stok narciarski na Palenicy. Tutaj się w zimie jeździ na nartach. Pogoda się nam spierniczyła, burza, no i deszcz, i cholera wie, jak będziemy wracać do domu. Wisła, rzeka po burzy zamieniła się w jakiś brązowy ściek. No, głównie od ziemi. Opady burzowe właśnie to mają do siebie, że rzeki przybierają. Ale te opady nadal nie spowodują zlikwidowania suszy. Tu już znamy przyczynę tego zanieczyszczenia. Kanalizacja deszczowa. Burza gdzieś tu krąży po okolicach. Schłodziło mnie. Z 35 stopni temperatura spadła do 19. Jakże skok jest ogromny. 16 stopni. Dzięki Bogu żadnej wichury nie było. Spadł długo wyczekiwany deszcz, chociaż ten deszcz jest krótkotrwały. A to już stok narciarski na Cienikowie. Wisła Malinka. Tutaj byłem na Sylwestra na nartach. Ludzi było sporo. Ale stok ogólnie jest fajny. Kolej czteroosobowa, kanapa. Polecam to miejsce. A tam jest drugi stok narciarski. Wróblonki. Na górze Wróblonki. Jeszcze tam nie byłem.